No, witam Was serdecznie z Cypru, z miejscowości Ayia Napa. Jak tam widzicie, jest napis I love Ayia Napa, ale ludzie sobie tam zdjęcia robią, ja się tam nie będę pchał. Jest wieczór, chciałem troszkę pochodzić z kamerą, pokazać Wam, jak wygląda to imprezowe miejsce. Ayia Napa na Cyprze to jest na południowo-wschodniej części Cypru. Oczywiście w południowej części Cypru, czyli tej nietureckiej. No i to jest bardzo takie imprezowe miejsce. Jest tu mnóstwo knajp, pubów, dyskotek, no ogólnie imprezownia. Także łysy tu nie poimprezuje, bo łysy już jest za stary na imprezy. A może nie za stary. No na razie nie poimprezuje tutaj łysy. Ale Wam polecam. To miejsce słynie ponoć z najlepszych imprez. Jednych z najlepszych imprez, może nawet i na świecie. Także jak nie byliście, a jedziecie na Cypr, to Ayia Napa jest takie miejsce, no mega, mega imprezowe. Pochodzimy tu trochę, zobaczymy, co się dzieje. Tu są jakieś fontanny. No, zobaczcie, tutaj mamy coś takiego fajnego, taka wystawka jakaś. Wydaje mi się, że to o to chodzi, że tak dawniej przed domami cypryjskimi było, że to jest właśnie... No nie wiem, co to jest. Muzeum. To jest muzeum ludowe, coś w tym rodzaju, folk muzeum. Czyli tu jest po prostu taka wystawka. Oni tutaj pokazują, jak to wyglądało dawniej przed cypryjskimi domami. No powiem szczerze, że fajnie to wygląda. Ta kolorystyka, niebieskie drzwi, tutaj białe mury, dużo zieleni, różnych kwiatów. Zobaczcie, no fajnie. Mi się to bardzo podoba. Dajcie znać, czy taki klimat Wam się podoba. Łysy to kupuje zdecydowanie. O, proszę bardzo. Co za sprzęty, piła. Kiedyś takiej piły używałem u babci na wsi, pamiętam. Rżnęło się drzewo. Wiem, że to dziwnie zabrzmiało. Cięło się drzewo, powiedzmy. Tu jest osiołek. Tu są właśnie stare takie tematy. Stare takie narzędzia używane. Tam jakieś widły. Kurczę, ładnie tutaj jest. Naprawdę mi się to podoba. Łysy tu może nie będzie pokazywał swojego pyska w tym filmie, tylko pokażę Wam właśnie tą Ayia Napę. Zobaczcie, tu jest studnia. No, to jest moim zdaniem właśnie wszystko odwzorowane. To jest odwzorowane, bo tu jest studnia, tu jest to domostwo, ale to jest muzeum, czyli to jest tak odwzorowane. Ciekawe, czy tam woda jeszcze jest. Nie, nie ma wody. To jest fake studia. Tam jest jakiś piec, tu są jakieś piece, coś tam pewnie, jakieś mięsiwo może się robiło. Dajcie znać, jak wiecie, o co z tym chodzi. No a tutaj jest muzeum, pewnie się wchodzi, jakieś ogląda tam wystawkę. Tu jest ogólnie taki ryneczek, nie? Bo ja idę dalej tam od tej strony I love na Ayia Napa. Taki ryneczek, on się nazywa Ayia Napa Square. Spoko, nie? Spoko, można tutaj się przyjść, pochillować troszkę. Zobaczymy, co tam jest, co tam wyżej jest podświetlane. Może warto to zobaczyć. Wyjdziemy po schodkach. Ale pogoda jest, powiem Wam, genialna. Jest już godzina 19 z groszami. Jest 24 stopnie nadal, czyli niewiele mniej niż było, bo było 27 w południe. Nie wiem, co to jest, ale jakaś stara fortyfikacja. Coś takiego. Łysy lubi takie rzeczy. Lubię takie klimaty archeologiczno-historyczne. I na pewno Was zabiorę. Jutro, pojutrze się gdzieś właśnie wybieramy. Takie klimaty zobaczyć. No, to jest stara brama pewnie. I tu było wejście może do jakiegoś zamczyska, czy coś w tym rodzaju. Kurczę, daję radę. Naprawdę. Ale zobaczcie, jakie drzewo. Nie wiem, co to jest za drzewo. Nie wiem, czy nie fikus, ale głowy sobie nie dam urwać, bo słabo się na tym znam, ale możliwe, że fikus. Wielkie drzewo, wielkie stare drzewo. Mega. Fajnie to podświetlone wygląda. Naprawdę robi wrażenie. Tutaj taki widoczek z góry. Wlazłem tutaj na taką platformę. Coś takiego, taki mostek jakby.
No taki widoczek na ten square. Nic takiego super ekstra, ale fajnie. Nie jest najgorzej. Lecimy dalej, panie i panowie, bo tu się robi trochę nudno. Lecimy zobaczyć, co tam się dzieje na mieście. Opatrzcie się, tu jest kotek. Piękny, rudy kotek. Cześć. Jak się masz? Siedzi sobie spokojnie. No chyba mu przeszkodziłem. To sorry. Sorry, buddy. Lecimy dalej w miasto. Miałem nie pokazywać pyska w tym filmie, ale pokażę, bo chciałem powiedzieć, czego w ogóle możecie się spodziewać po tym kanale, bo ten kanał jest nadal młody, mały. Subskrybenci przybywają, także dziękuję bardzo wszystkim, którzy subskrybują te moje wypociny. No ja mieszkam w Szkocji od 15 lat z synem, z żoną. Syn ma autyzm, ale funkcjonuje bardzo dobrze, ponieważ odniósł wielki sukces. On, my, terapeuci. I czasem o tym tam opowiadałem. Parę filmów zrobiłem na ten temat. Ale generalnie naszą ogromną pasją są podróże, więc kilkanaście razy do roku gdzieś wybywamy. Nie tylko po Szkocji, no ale po Szkocji dużo podróżujemy, bo w Szkocji jest naprawdę co do zobaczenia, co do pokazania. Ale podróżujemy też w różne inne kraje, ciepłe, zimne, średnie. Staramy się zwiedzić cały świat. Taki jest nasz cel, żeby w sumie każdy kontynent zaliczyć i większość krajów, bo każdy kraj, to nie wiem, czy jest to możliwe, ale większość krajów. W naszych filmach pokazujemy podczas podróży właśnie takie nasze podróżnicze przygody, że tak powiem. Nie jeździmy nigdy do żadnych kurortów, żadne all inclusive, żadne hotele, zawsze na własną rękę coś wynajmujemy. Sami sobie gotujemy albo żywimy się na mieście, odwiedzamy jakieś takie klimaty archeologiczne, historyczne, jakieś imprezownie też. No to wiadomo, jesteśmy z dzieckiem, to nie jest łatwo, ale jak się da wejść, to wchodzimy gdzieś do jakiegoś imprezowego pubu czy coś w tym rodzaju. Staramy się pokazywać takie codzienne życie lokalsów też, jak się uda z kimś pogadać. No ale historia, archeologia, czyli takie zabytki, to jest jakbyś, no dużo tego jest. I natury też jest bardzo dużo, bo uwielbiamy naturę, góry, lasy, doliny, także dużo tego jest. Także moi drodzy, zareklamowałem się, tak, nie wymądrzam się, nie jestem alfą i omegą, po prostu mówię to, co mi serce podpowiada. Jestem łysy się nazywam, to co mi ślina na język przyniesie, jestem szczery, nie jestem poprawny politycznie, po prostu mówię to, co myślę. Nie obrażam nikogo, bo wszystkich lubię. Mnie nie lubią niektórzy, ale ja wszystkich lubię. Także, no, taka autoreklama. A teraz jeszcze Was zapraszam na parę minut filmu. Jeszcze tam Aja mapę Wam pokaże. Zobaczcie, wszędzie tu jest oświetlone. Hard Rock Cafe oczywiście. No, nie mogłoby tego braknąć. Jakże byś mogło tego braknąć? Rock Shop. No wszędzie tu są takie klimaty. Tu jest ta, tu gdzie jest ten właśnie Aya Napa Square i okolice Aya Napa Square to są najbardziej takie turystyczne, imprezowe miejsca. Mnóstwo knajp, restauracji, imprezowni. Zobaczcie. No ale to jeszcze wcześnie jest, po 19 godzinie, w pół do 8 gdzieś, to na imprezy pewnie jeszcze wcześniej, dlatego tak nie widać jeszcze dużo ludzi. Ale fajnie. Ogólnie fajnie to wygląda tutaj. Wszystko jest tak fajnie kolorowo oświetlone. Zobaczcie, jest Escape Room. Jak ktoś lubi, ja nigdy jeszcze nie byłem w takim czymś. Ale w sumie bym się przeszedł kiedyś. Tutaj mamy jakieś zabytki, jakaś fortyfikacja. To jest pewnie to, co oglądaliśmy z tamtej strony. Nie wiem, jak to jest stare i nie wiem dokładnie, co to jest. Bo powiem Wam szczerze, że nie wymądrzam się. Jeżeli czegoś nie wiem, to po prostu się nie wymądrzam. Natomiast z reguły, jak ja jadę coś konkretnie odwiedzić, jakieś ruiny, jakieś zabytki, to najpierw o tym staram się dużo czytać albo rozmawiać z kimś na ten temat, żeby Wam no, trochę tej wiedzy przekazywać. Pewnie nie będzie to profesjonalna wiedza, ale zawsze staram się, żeby była zgodna z prawdą. No i kotów jest mnóstwo. No to na każdym filmie pewnie będzie jakiś kot. One są wszędzie po prostu. No, myślę, że to jest kwestia braku takiej praktyki sterylizacyjnej. Nie?
O, to ty jesteś zły? Nie, jakiś taki... Widzi może innego kota. Aha, widzi pewnie innego kota. A już myślałem, że jest zły. Rzućmy tutaj okiem, chociaż pewnie nie ma za bardzo co. Zobaczcie te neony tutaj na tych filarach, na tych słupach. To są już chyba świąteczne takie, no bożonarodzeniowe ozdabianie. No raczej tak. Mi się to generalnie podoba, bo ciepły kraj, prawie 30 stopni, a tu już świąteczne klimaty. Zobaczcie na te taksówki. Prawie wszystkie te taksówki takie tu są. No nie wszystkie, ale bardzo dużo jeździ. Z 6 drzwiami w sumie. A tam jest następna. I to te Mercedesy. Ja myślę, że po prostu może to były jakieś rządowe kiedyś i rząd się pozbywał tego i ludzie pokupywali i jeżdżą teraz na taksi. Ogólnie to jest taka główna ulica. My tu już idziemy od pół godziny i w sumie cały czas jest tak samo, czyli właśnie te puby, knajpy, imprezownie. Ale fajnie tu jest, fajnie, klimatycznie. Ma to swój urok. Jest naprawdę w czym wybrać, jest naprawdę gdzie zjeść i zabawić się. O, teraz możemy zobaczyć Ayia Napa bez świadków. Wszystkie te puby, restauracje mają jakiś taki klimat fajny. Fajnie one wyglądają. Dużo kamienia jest tutaj, widzę, na ścianach, albo z kamienia jest coś zrobione. O, zobaczcie, jaka tu jest fajna knajpa z pięterkiem. Tutaj następna. Właśnie o tym mówiłem, że dużo, dużo kamienia tutaj występuje. Lubię takie połączenie kamienia. Kurczę, no każda jedna jest fajna, naprawdę. Dobra, my wsiadamy już do naszej bestii. Mamy zaparkowaną. Ja już kończę ten film na dzisiaj. Polecam jeszcze raz Ayia Napa, a konkretnie Ayia Napa Square. Jak sobie wpiszecie w nawigacji, to tu dojedziecie. Jak lubicie imprezować i dobrze zjeść, a jedziecie na Cypr, no to to miejsce jest must see. Must see. No i kolejna fajna. No różne kuchnie tu w ogóle tak dominują na marginesie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.